Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z lekcją, w której omówię, jak dodać pojazd w systemie M Organizer Finansów. W celu wprowadzenia pojazdu do systemu przechodzimy do zakładki Księgowość Podsumowanie. Następnie w lewym panelu wybieramy opcję Pojazdy i wybieramy opcję Dodaj Pojazd. Następnie uzupełniamy obowiązkowe pola. Oznaczone czerwoną gwiazdką. Jeśli pojazd został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, wybieramy odpowiedni numer środka trwałego. Jeśli auto będzie wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, to zaznaczamy odpowiedni checkbox. Wprowadzone dane zapisujemy. I gotowe. Pojazd został wprowadzony do systemu.